uwielbiam makaroniki. Te przywiozła mi moja siostra na urodziny ostatnio i są przepychota. Z jakiejś piekarni, nie wiem gdzie, ale są tak dobre i mają takie mega pyszne masy, że wow. I najlepsze, bo były różne smaki, został tylko ten jeden borówkowy. I moja siostra mówiła, że tam jest jeden mango. Mikołaj sobie wybrał i wybrał akurat właśnie mango i był taki dobry. Proszę. Dzisiaj w ogóle strasznie chciałam iść na Orbitrek, żeby zacząć, bo już posprzątaliśmy ten pokój, gdzie jest Orbitrek, bo wcześniej Orbitrek był tak zawalony różnymi rzeczami. Tam jest taki jakby do tego wszystkiego magazyn różnych rzeczy, które są potrzebne, ale nie cały czas. W każdym domu jest takie miejsce. I teraz zrobiliśmy tam porządek, więc chciałabym zacząć używać Orbitreka, go trochę odkurzyć i tak dalej. Mam nadzieję, że mi się uda, bo po prostu powiem Wam, że teraz z czasem przy małym dziecku no jest różnie. Albo Krzyś pracuje, ja się nim zajmuję, albo na odwrót, więc gdy on śpi, to nie mam czasu, żeby iść na Orbitreka. Pracuję po prostu, żeby nadgonić robotę. Natomiast powiecie, że wieczorem, przecież wieczorem gdzie spać, no tak, zazwyczaj ludzie mają wolny wieczór, ale my obrabiamy filmy, vlogi, materiały, planujemy czas, odpisujemy na maile i tak dalej. Więc wieczorem to jest taki najspokojniejszy czas, gdy Mikołaj śpi, a my nie jesteśmy niczym rozproszeni, bo jesteśmy też spokojni, no nie? Bo zawsze, gdy w ciągu dnia on tam ma drzemkę, no to masz z tyłu głowy, że trzeba sprawdzać, jak tam, czy śpi, czy nie śpi. Natomiast w ciągu nocy, no to on przesypia nam całe noce aktualnie, więc jesteśmy tacy spokojni, bo jak wiemy, że go już położyliśmy, to już będzie spał do rana. Więc to jest taki czas. Idę zająć się sprzątaniem. Uciekła nam kamera. Co ona to robi? Co ona to robiła? A jesteś głodny? Robimy pluseczki. Zrobimy am. Do I have what it takes to make you fall in love with me? Am I the real deal or just another one of those who fake it? Maybe I don't really know you. Popatrz, sól się tam wysypała. Co oznacza u Was, jak się sól wysypie? Nie wiem, to przez lewe ramię, prawe ramię, jedną ręką, drugą ręką, wiecie jak jest, na... Trzeba dmuchać na zimne! Nie, to słyszałam, że to na przykład, że kłótnia będzie, nie? Ops. Tu masz. Nie, 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 nie wkładaj, tutaj będziemy kluseczki gotować. Ja wiem, że tu masz fajne rączki. To chcesz spróbować? Ale masz zimną rękę. Poczekaj, musimy założyć siniaczek. Teraz możemy się dobić. Zimne? Dobre? Tylko musisz tak. Smaczne? Tak cyckałeś, co? Odkładamy, czy jeszcze pijemy? Dobry ten kubuś? Zamknąłeś? Ekstra. No. To mocno musisz patrzeć. Ach, tak! To teraz będziemy wkładać kluseczki. Do I have what it takes to make you fall in love with me? Am I the real deal or just another one of those who fake it?
Teraz możesz trzymać. Idziemy zanieść do... do łazienki idziemy zanieść szlafrok, tak? Muszę ci pokażę, jak go zawiesić, wiesz? Tutaj na ten haczyk musimy go zawiesić. Zobacz. Tutaj kapturkiem zawiesimy. Ciach. Brawo. Udało nam się zawiesić, tak? Chcesz tu stąd? To? Nie włączamy teraz autek, włączymy jak zjemy. Jak zjemy, wtedy włączamy. A dlaczego wyciągnąłeś? No a? Proszę. Zobacz, tatuś je. A? Czemu nie chcesz? No dobra, chcesz spróbować mi kłaść ode mnie? Jakie? No takie. No nie wiem. No nie wiem. Musi być dobry moment. Idziemy. Pokażesz jak tańczysz? Pokażesz jak tańczysz? Pana ci? Wow. Jak to wygląda z perspektywy Mikołaja? Super? Jaką ma minę? Cześć! Jakie ja bym chciała pączki? Jakie bym chciała pączki? Dobra, najpierw kierunek TK Maxx. Przed chwilą mijaliśmy naszego ulubionego ochroniarza. Uśmiechnąłem się szeroko do niego i powiedziałem mu dzień dobry. On mi bardzo szeroko też odpowiedział. Więc chyba już mamy sprawę między sobą załatwioną. No dobra. Już nie mamy ze sobą. O, jakie słodne rzeczy. Potrzebujemy taki bębenek? To nie jest bębenek. Jak to nie jest bębenek? Wygląda jak bębenek. Idziemy windą. Okej, ja sobie ciebie obrócę. Jedziemy tak. W czapce? Zostałam za bału. Ale teraz pasuje do mamy. To zostawić? Prawda? Patrz, aha, czyli... Mama, syn. Kształcę się w tym temacie. Czyli są wartości ważniejsze? No jak będzie chciał, to sam ją ściągnie. Ale mama, syn! Ej, jedynkę, żeby nacisnąć. A może nie chciałem jechać? Byłoby śmieszne, jakby ktoś otworzył nam windę, nie? Idziemy szukać moździerza, bo potrzebujemy moździerz do naszego przepiśnika. Jakie świetne! Więc musimy znaleźć odpowiedni moździerz do mieszania przypraw. Jestem coraz dalej. Martusia jak zawsze, jak małe dziecko, zatrzyma się koło czegoś i dalej nie pójdzie. Hello. Cześć. No. To są długie zapałki, nie? Nie, patyczki do uszu. Nie, żeby móc bardzo głęboko wkładać. Żeby jednym uchem móc sobie wyczyścić drugie, by się nie męczyć. Nie ma ceny. Może za darmo. Co powiesz na taki imbryczek? Skolewka. Gdzie są moździerze? Gdzie są moździerze? Patrz, kawiarki teraz są. No nie chcę tych kawiarek. Ja widziałem, ile z tym jest z zachodu. Ja też. Żeby zrobić kawę, to potrzebujesz kawę, żeby ją zrobić. Ta brązowa jest ładna bardzo. No takie ciemne drewno. Patrz, specjalne na pizzę. Pizza. Pizza. To jest deska dla Mikołaja. Patrz, teraz możesz mieć stoliczek tutaj. Ale tej deski nie znajdziemy inną, którą weźmiemy. Tylko prawie chwilę temu wyrwałam te badyle, bo chciałam tylko te badyle. A to jest razem z tym. Ale ładnie by to wyglądało w sypialni. Uważaj, bo są talerze, Krzyś, wiesz. Cześć! Nie bierz talerzy, nie bierz talerzy. O, to jest to auto, do którego chciałeś dojść, tak. Ale nie bierz tego auta, to jest szklane, kochanie, wiesz, że tak, odłóż ładnie, super, dziękuję. Budzi? Czuję tutaj trochę wścieklizny. Wścieklizny. Bo Mikołaj jest szaleńczy.
wykrakaliście nam z tym bieganiem za dzieckiem po sklepach. Słuchajcie, teraz mam chwilę, żeby cokolwiek powiedzieć, bo wcześniej się po prostu nie dało. Dzisiaj to były chyba najcięższe zakupy, jakie żeśmy zrobili z Mikołajem. No, przebrnęliśmy, ale Mikołaj miał swoje pojęcie na temat biegania po sklepie. Mam nadzieję, że jak będziemy wychodzić częściej, że to po prostu sobie ogarniemy. Taką mam nadzieję. Łączę się w bólu z szalonymi półtora roczniakami. Znaczy ich rodzicami właściwie, bo z roczniakami łączyć się nie trzeba, nie? Pozdrawiamy koleżankę ze sklepu, która kupiła super pudełko. Tak. Mężu, bądź dumny, że to było najfajniejsze pudełko. Zakup życia. Mam nadzieję, że będzie wam się sprawdzać i nie będziesz za bardzo zły, że go kupiłeś. Ale jak coś, to pamiętaj, że śrubki też tam wchodzą. No i proszę bardzo, gotowe rozwiązanie. Trzeba było wziąć dwa, jedno na śrubki, drugie na płatki. I wszyscy zadowoleni.